sterowanie falownikiem Eura E800 za pomocą zadajnika ZEGO V2. Po podłączeniu zadajnika i zaprogramowaniu falownika zgodnie z instrukcją przedstawioną w poprzednim filmiku, możemy, wykorzystując zadajnik ZEGO V2, w łatwy sposób sterować pracą falownika Eura E800. Możemy uruchamiać go, zatrzymywać, zmieniać kierunek obrotów podłączonego silnika oraz ustawiać częstotliwość wyjściową falownika. Za pomocą potencjometru możemy ustawiać częstotliwość wyjściową falownika i tym samym regulować prędkość obrotową silnika. Za pomocą przycisków start uruchamiamy silnik z kierunkiem obrotów w prawo lub lewo. Przyciskiem stop zatrzymujemy silnik.